w tym czasie zająłem się właśnie poszukiwaniem tym, czego nauczyłem się na szkoleniu, więc w 100% skupiłem się na flipach, no i przez miesiąc tak naprawdę wypaliło. Kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, po miesiącu już nie wróciłem do pracy i od tamtej pory, od roku czasu zajmuję się tylko i wyłącznie flipami. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Piotr Sawa. Cześć Piotr. Cześć Daniel. Cześć. Piotr jest mój absolwent i w ciągu roku od szkolenia zrobił 10 flipów i kupił przedwczoraj 11 mieszkanie. Tak. I chciałem wam go pokazać, bo to jest osoba, która przed 30 bardzo łatwo, szybko wdrożyła to, czego się dowiedziała o mnie, i chciałem pokazać wam więcej szczegółów twojego biznesu, bo Piotr jest, pochodzi z miejscowości Starnowa, która ma około 100 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest duże miasto, natomiast on udowadnia, że można w takim mieście robić flipy. Pewnie, że można. Można nawet w mniejszych, z tego co wiem, rozmawiałem z dużymi absolwentami, więc wiem, że można nawet w mniejszych. A powiedz mi, co robiłeś jakby zanim podjąłeś decyzję, że chcesz być fliperem i chcesz robić ten biznes, to powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że zmieniłeś pracę czy biznes? Zanim zająłem się flipami, pracowałem jak większość młodych ludzi na emigracji za granicą w Austrii jako elektryk. Tam pracowałem, oczywiście emigracja nie była mi na rękę, nie chciałem tam jeździć, fajnie było, zarabiałem w miarę fajne pieniądze, ale oczywiście nie chciałem wyjeżdżać, chciałem być w Polsce, więc szukałem pomysłu na siebie. Pewnego dnia po pracy po prostu trafiłem na film twój, Flipmeister, i od tego się zaczęło. Mówiłeś mi też kiedyś, że wcałeś kumplowi, tak? Tak, tak, tak. Ten film w ogóle ja obejrzałem, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Automatycznie wysłałem go do kolegi i mówię: słuchaj Paweł, tym się zajmujemy. Niestety kolega tego nie podłapał. No, ja właściwie parę miesięcy później już kupiłem szkolenie u ciebie. A zaraz po filmie to była po prostu internet, szukanie wiedzy o nieruchomościach, bo nie miałem o tym bladego pojęcia, więc szukałem tej wiedzy i próbowałem się na ten temat jak najwięcej dowiedzieć, żebym wiedział też, o czym na szkoleniu będzie mowa, prawda? Tak, ale też mówiłeś mi, że jak dostałeś ode mnie ofertę, jakby cenę szkolenia, to trochę ci to jakby zgasiło, tak? Tak, troszeczkę mnie zgasiło. Było to wtedy dużo pieniędzy dla mnie, po prostu na wtedy dwudniowe szkolenie. Miałeś kupić coś innego tak za tą kasę, miałeś się... Ale w ogóle plan był taki, że ja miałem po prostu pieniądze gdzieś tam, ponieważ nie miałem długo telewizora, ponieważ nie ma w nim jakoś specjalnie treści, które by mnie interesowały, ale uznałem wtedy, że może czas sobie kupić ten telewizor. To było tak jakoś w międzyczasie, zacząłem się interesować nieruchomościami. No i pieniądze, które miałem przeznaczone na zakup nowego telewizora, przeznaczyłem na szkolenie. I uważam teraz, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Do tej pory nie mam telewizora, a szkolenie zwróciło się naprawdę dużo, dużo, dużo. Ty od razu rzuciłeś pracę, czy jak to u ciebie było? Nie, nie, nie. To było tak, że ja... Bo pracowałeś jako elektryk, tak? Tak, pracowałem jako elektryk w Austrii. Praca polegała na tym, że ja jechałem 4 dni, pracowałem w Austrii i 3 dni miałem wolnego, więc każdy piątek, sobota, niedziela spędzałem w Polsce, w Tarnowie. I przez te 3 dni próbowałem szukać okazji po szkoleniu. Gdzieś tam oczywiście gazety, internet i tak dalej, w poszukiwaniu okazji. Niestety ciężko mi to szło, był to maj wtedy, więc uznałem, że ten maj jeszcze jakoś przeboleję i popracuję, próbując to robić stamtąd, poniekąd przyjeżdżając na te weekendy, ale było bardzo ciężko, bo nawet jak się umówiłem z pośrednikiem czy z kimkolwiek, no oględziny jakiegoś mieszkania, to za każdym razem albo uciekało, albo już ktoś miał rezerwację, ciężko było się dogadać i jakiekolwiek mieszkanie obejrzeć. Więc po miesiącu pracy tam uznałem, że jeżeli chcę to robić, to muszę po prostu
Zrobić to na full. Tak, zrobić to na full, zacząć działać, nie? Mhm. I w tym czasie zająłem się właśnie poszukiwaniem tym, czego nauczyłem się na szkoleniu, więc w 100% skupiłem się na flipach. No i przez miesiąc tak naprawdę wypaliło. Kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, po miesiącu już nie wróciłem do pracy i od tamtej pory, od roku czasu zajmuję się tylko i wyłącznie flipami. Właśnie jesteśmy w tym momencie przed dzień ostatniego zjazdu mojej akademii, gdzie jakby już pokazuję osobom, które już właśnie wdrażają moje rady, są na kolejnym etapie, jak to robić hurtowo i jak to robić w większej skali. I cieszę się, że jestem w tym miejscu, bo to jest jakby też jakby duża moja satysfakcja, bo wiem, że może ja tej roboty dla ciebie nie zrobiłem, natomiast jakby wiem, że byłem taką iskrą, która cię rozpaliła. I pamiętam na szkoleniu, zadawałeś mi takie pytanie, czy da się robić flipy w Tarnowie? No i pamiętasz, co się odpowiedziałem, bo ja już nie do końca pamiętam. Że się wszędzie da flipy robić. Okay, to trzeba tylko chcieć tak naprawdę. Mhm. Wziąć się za robotę. Bo myślałeś też, żeby pojechać do Rzeszowa? Tarnów jest teraz w takim centrum, gdzie przy autostradzie, gdy budowali na Euro 2012, więc autostradę mam do Krakowa praktycznie pół godzinki w jedną stronę i pół godzinki w drugą stronę mam Rzeszów, więc ja na samym początku zdecydowanie rozważałem flipowanie w Rzeszowie, ponieważ mam tam rodzinę, więc myślałem o przeprowadzce do Rzeszowa i robieniu tego biznesu tam. Okay. Aczkolwiek uznałem, że muszę się gdzieś tego nauczyć. Postanowiłem robić to w Tarnowie, przynajmniej spróbować zrobić jednego, dwa, nauczyć się tego biznesu, jak robić, nauczyć się w ogóle, jak to wygląda, samo kupno, sama sprzedaż, remont i tak dalej. Gdzieś musiałem się tego nauczyć. Oczywiście najłatwiej było mi to zrobić w mieście, które znam, gdzie znam ulice, bloki. I zdecydowanie tańsze nieruchomości, no bo praktycznie przez pół. Środki na twoje flipy. Więc gdy zaczynałem, niestety mimo pracy za granicą nie udało mi się zbyt wiele tych pieniążków odkładać. Czyli ty przejadałeś kasy? Tak, no niestety. Kasa się rozchodziła. Gdzieś tam jakieś pieniądze były, ale to nie były wielkie kwoty. Na remont 30-40 tysięcy może miałem na koncie. Pierwsze mieszkanie kupiłem za pieniądze pożyczone od rodziców. Wyremontowałem, udało się sprzedać ze świetnym... Znaczy tam był co prawda lifting, więc... A ile zarobiłeś na pierwszym mieszkaniu? Na tym mieszkaniu zarobiłem bodajże 25 tysięcy złotych na moim pierwszym mieszkaniu, ale to była kwestia tak naprawdę miesiąca. Ja te pieniądze zrobiłem w jeden miesiąc. Okej, okay. Bez remontu, tak? Bez... Odmalowałem ściany i zmieniłem blask. A ile wyłożyłeś na mieszkanie i na wszystko? Mieszkanie kosztowało 100... Chyba niecałe 130 tysięcy. No to przy takiej kwocie te 25 wydaje się nie tak, mimo tego, że ja pokazuję, że to 30 to jest minimum, no ale, ale też jakby nie ma wstydu. No dokładnie. Tym bardziej, że tam nie pochłonęło to wiele pracy tak naprawdę. Chociaż teraz bym to zrobił zupełnie inaczej, bo wtedy to było pierwsze mieszkanie i to był tylko lifting, gdzieś malowanie ścian i zmiana blatu, więc sam się za to wziąłem. Więc już teraz byś tego nie robił? Teraz bym tego nie robił, zdecydowanie nie. Aczkolwiek sam remont wtedy tam mnie kosztował, nie wiem, 3000 zł. I mieszkanie sprzedane. To nie był remont w takim razie. No dokładnie, to było takie odmalowanie ścian tak naprawdę. I bardzo szybko poszło i to był kop. Tak. Tego, żeby zaraz kupować więcej. Rzucić pracę, tak? Bo zarobiłeś tyle w ciągu miesiąca dokładnie. Co w ciągu paru byś pracował, tak? Tak, dokładnie. A zaraz potem było kolejne mieszkanie, już pierwszy generalny remont z ekipą remontową. I jak ci poszło? I to było mieszkanie kupione już z inwestorem za jego pieniądze. Poszło bardzo dobrze, zarobiłem zysk, tam był ponad 30 tysięcy złotych. Dla ciebie czy dla łącznie? Łącznie. Około 35-37, nie pamiętam dokładnie, jakoś tak. Aczkolwiek było zdecydowanie przeinwestowany remont. Okay. Także to wiem teraz, że przeinwestowałem, mogłem zdecydowanie dużo więcej pieniędzy zaoszczędzić, ale to był pierwszy remont, dużo jakichś tam rzeczy. Ja też na pierwszym remoncie się tak naprawdę uczyłem. I inwestowałem w rzeczy, które tak naprawdę może później się właśnie nie do końca zwróciły, bo chciałem mieć fajniejsze meble w lakierze. A których rzeczy nie robiłeś, które były na szkoleniu, które gdzieś tam... Czego nie zrobiłem, co ty uczyłeś, tak? Wiesz, no bo co? Ja już odpowiedzialności za to nie mogę brać, prawda? Ale no, jakbyś mógł powiedzieć, tak, to byś teraz robił inaczej. Czyli jakby jednak nie robiłbyś tak dla siebie, to jedna rzecz, tak? Tak.
Tak, tak, tak. To pierwsza rzecz przy okazji tego mieszkania. No, no na pewno właśnie ta kuchnia, troszeczkę ją przeinwestowałem, bo znaczy generalnie to mieszkanie było przeinwestowane. Troszeczkę gdzieś tam niedomówień z ekipą remontową. Oczywiście obsuwy czasowe. Nie egzekwowałem tego czasu, mimo że postępowałem według swoich zasad. Miałem z nimi umowę, konkretne terminy i tak dalej. I było nawet według cenników, które nam dałeś. Czyli znalazłeś ekipę w tych cenach? Tak, tak, tak. Znalazłem ekipę. Aczkolwiek no, troszeczkę próbowali mnie gdzieś tam naciągać i tak dalej. No dużo tam było niedomówień. Przede wszystkim obsuwy czasowe. Później tania ekipa nie okazała się do końca tania, bo trzeba było po nich robić kilka poprawek. Ale suma summarum wyszło fajnie. Przede wszystkim dużo się nauczyłem przy okazji tego remontu. Okej. Okay. Zrobiłeś 9 flipów i teraz kupiłeś przedwczoraj, tak 11. Tak. Powiedz mi, a takie najlepsze mieszkanie, najbardziej dochodowe, jakie miałeś? Najlepsze mieszkanie to było mieszkanie 45-metrowe, z którego to były dwa pokoje plus kuchnia. Zrobiłem z tego 3 pokoje z aneksem kuchennym, generalny remont. Zarobiłem na nim 60 000 złotych. Okej, 60 tysięcy, a ile wyłożyłeś? Około 160 zł mieszkanie wyszło mnie na gotowo po remoncie do sprzedaży. Okej, okay, czyli jakby zarobiłeś 60 ze 160, to naprawdę jest bardzo dobry wynik. A powiedz mi, jak wchodziłeś na biznes, to jakie miałeś obawy takie? No bałem się tego, że przede wszystkim nie zarobię tyle, ile bym chciał, że mi się to gdzieś tam nie zepnie, że będzie coś za długo trwało, że stosunkowo później ten zysk podzieli się na zbyt dużo miesięcy i szkoda po prostu czasu i pieniędzy. Są osoby, które jakby tak ja widzę, że najwięcej flipów robią w dużych miastach, tak? Takich bardzo, bardzo dużych, tak. A wszyscy się boją tych takich średnich miastach, a tam też mieszkają ludzie, tam dokładnie. Też są bloki, tam też jest wielka płyta, tam też ludzie chcą po prostu kupować gotowe produkty. Dokładnie, jest bardzo dużo chętnych. No też to nie jest tak, że wszystkie 10 czy 11 flipów to były mieszkania wyremontowane na tip-top, prawda? Piękne, ładne, bo były to różne, tak jak mówię, były to liftingi, były to mieszkania, zdarzało mi się sprzedać dwa albo trzy mieszkania totalnie bez remontu, jako kupiłem je jako ruderę totalnie do generalnego remontu i w tym samym stanie sprzedałem to innemu inwestorowi, zarabiając momentalnie kupę kasy. A najmniej ile zrobiłeś? Najmniej? No. Wiesz co, najmniej to chyba właśnie coś koło 20 tysięcy, ale to też było bardzo szybko. Okay. Bo to było takie mieszkanie. Jakby to przeliczyć na godzinę, to by dobra stawka wyszła. Dokładnie, ja kiedyś nad tym się zastanawiałem, bo tam było, że tylko 20 tysięcy złotych czy coś, ale jak ja sobie pomyślałem, no dobra, tylko tutaj mam, nie wiem, 40 czy 50 tysięcy złotych, tylko trwało wszystko 2-3 miesiące. A tutaj wszystko, bo miałem takie mieszkanie, na którym właśnie było nawet ponad chyba 20 tysięcy złotych, ale cała od kupna do sprzedaży to było 7 dni. No to... I to było mieszkanie na 4 piętrze bez windy. Obawiałem się tego jak cholera. Nie byłem tego pewny, udało mi się wynegocjować fajną cenę. No i co byś powiedział osobom, które myślą na temat 4-4 bez windy? Jeżeli jest dobra cena, to nie ma się czego bać. Jakieś większe miasto, no to się wszystko sprzedaje. Dokładnie. Zresztą każdy produkt gdzieś ma swojego nabywcę, więc wcale bym się tego nie obawiał. Zresztą taka ciekawostka a propos tego mieszkania. Kupił je ode mnie inny inwestor, który aktualnie przeprowadza tam remont i podejrzewam, że sprzeda jeszcze z zyskiem. Ile zarobi, jak myślisz? Nie wiem, ile zarobi, ale myślę, że... Ty może za tanio sprzedałeś to mieszkanie. Być może, ale... Ale może dzięki temu obrodziłeś kolejnym po prostu. Tak, dokładnie. Ja na to nie patrzę, bo kilka było takich przypadków. Szczerze mówiąc, mieszkanie, które mi się najdłużej sprzedawało, to było 3 tygodnie. I to się zastanawiałem, co jest, dlaczego się nie sprzedaje, bo większość mieszkań rozchodziło mi się praktycznie w tydzień. I też gdzieś tam ktoś mówił, to może za tanio. Nie patrzę to na to w ten sposób, ponieważ zależy mi na tym, że jeżeli mi się to spina, jeżeli wszystko się zgadza, to jest to ok. To nawet lepiej, że szybko, bo ja szybciej mam pieniądze i szybko mogę obrócić kolejnym. A podniesienie tej ceny, nie wiem, o 10 tysięcy złotych i żebym ja czekał 2 miesiące, aż się sprzeda, bez sensu. Okej, a możesz powiedzieć, jak się dzielisz z inwestorem? Różnie. Ale procentami w zysku, czy procentami odsetki od kapitału?
procentami w zysku. Mhm. Pół na pół z reguły to było na początku. Teraz trochę więcej. Teraz trochę mniej dla inwestora. Ale więcej dla ciebie, bo już masz, bo jest tak, im jesteś dłużej na rynku, tym masz już większe możliwości, większe portfolio i tak, możesz lepiej negocjować stawki, stawki za kapitał tak naprawdę. Tak, zresztą inwestorzy i tak są zadowoleni, jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś był niezadowolony, raczej dziękował i mówił, że tylko jak coś będzie kolejnego, to jak najbardziej dzwoni, dawaj znać, super. Nie? Czy zdarzali się tacy, którzy, bo oczywiście tacy goście mają swoich kolegów z pieniędzmi, którzy sami mówili, że chętnie by zainwestowali, to zdarzało mi się nawet odmawiać. Pieniądze z tego świata nie można ich wziąć i przepomnieć, bo nie zawsze da się to tak szybko zrealizować. A powiedz mi, ile miałeś lat, że rzucałeś pracę? No, 27. Mhm. A ile pracowałeś tam za granicą i na etacie? Wiesz co, za granicą łącznie pracowałem, podejrzewam, z 5 lat, bo to nie była tylko Austria, tylko pracowałem też parę lat we Francji. Później przyjechałem do Polski i oczywiście szukałem miejsca dla siebie w Polsce, bo jakby emigracja nigdy nie była dla mnie tym, czego bym chciał. No ale niestety skończyło się na tym, że później wyjechałem znowu do Austrii, tam pracowałem, no i flipmeister i się skończyła emigracja. Okej. A powiedz mi, to jak to się stało tak naprawdę, że tych pieniędzy nie miałeś? Za dużo wydawałeś, czy przejadałeś te pieniądze, czy tak, możesz powiedzieć, na co ci one szły, na głupoty, czy... Wiesz co, owszem, szły. Jaką lekcję wyciągnąłeś z tego jakby, bo to nie jest tylko... No, czasem jest tak, że jak się dużo więcej zarabia, to też się dużo więcej wydaje. No dokładnie. I taki był tego skutek, że ja im więcej zarabiałem, tym więcej wydawałem. Może to nie było tak, że ja... A to nie była wina wydawania, zarabiania, tylko raczej tak, gdzieś tam indziej był problem. Tylko, nie wiem, wina... Wiesz, większych pokus, nie? Bo na więcej było mnie stać, czy coś tam. I... No ale teraz zarabiasz jeszcze więcej i stać na jeszcze więcej, prawda? Ale teraz jestem mądrzejszy. Ale właśnie chcę zapytać, o co jesteś tak mądrzejszy, bo to jest właśnie wartościowe dla innych, żeby powiedzieć, o co jesteś mądrzejszy. Bo ciekawy jestem, jaką lekcję z tego wyciągnąłeś dla siebie. Wiesz co, teraz naprawdę nieruchomości i to, co robię, to jest... Strasznie się na tym skupiam i wszystkie pieniądze, które gdzieś tam mi zostają ponad stan, czyli to, czego nie przejem, to wszystko jest cały czas reinwestowane. Czy w kolejną nieruchomość, czy w jakiś remont, czy chociażby w rzeczy, które mi gdzieś tam przy tej działalności pomagają. Teraz dbam o swój biznes i to, ile zarobię, zależy ode mnie, więc też się na tym skupiam. A wcześniej, gdzie pracowałem na etacie, no to tak jak większość ludzi pracuje na etacie, są takie momenty, że dobra, fajnie się pracuje, a później ma się gdzieś pewne rzeczy, nie? Dobra, i tak będzie ta wypłata, a kupię sobie to, kupię sobie tamto i zaraz tych pieniędzy nie ma, albo nie wiem, nagle zaszaleję, bo zobaczyłem, nie wiem, fajne felgi do fury, to sobie kupię te fele, a to, że na moim koncie będzie zero, czy tam mało po prostu zostanie, to już jest nieważne, przecież za miesiąc znowu będę miał wypłatę. Okay. A taką najważniejszą lekcję, którą wziąłeś z nieruchomości, to ja, co byś powiedział, jakby taką wiesz, no coś, co cię nieruchomości nauczyły, albo takie przekonanie, które miałeś kiedyś negatywne, a teraz jakby po miesiącach, tam, po roku bycia w nieruchomościach wyciągnąłeś. Co taką najważniejszą lekcją było dla ciebie? Najważniejszą lekcją na pewno jest to, że no musimy sami zadbać o to, wiesz, co robimy i tak dalej, rozwijać się, czy tam robić coś, jeżeli chcemy, nie wiem, zarabiać więcej, czy robić coś więcej, czy po prostu coś zmienić, to trzeba zacząć działać, nie tylko o tym myśleć, bo ja bardzo długo myślałem o różnych rzeczach i pomysłów miałem setki, tylko nic z tego nie było, bo zawsze kończyło się na pomysłach. No właśnie, ja też mam wszystkie pomysłów i też nie wszystkie realizuję. Nie wszystko się da zrealizować, tak, nie wszystko się da, ale jeżeli się zrobi cokolwiek i skupisz na jednej rzeczy i postawisz... Bo może flipy nie są idealnym biznesem dla każdego tak naprawdę, bo to nie każdy chce i musi robić flipy, ale jeżeli ktoś jest taki już zdeterminowany i wrzuci kamień, tak. To już tak, i zanim za tym pójdzie, to nieważne, czy to są nieruchomości, czy inne rzeczy. Jeżeli ktoś się skupi na tym, co chce robić i zrobi wszystko tak, jak należy, no to teraz to widzę, bo też coraz więcej mam do czynienia z ludźmi, którzy prowadzą własne biznesy, nie tylko nieruchomościowe, również inne. To ci ludzie są sfokusowani na tej branży, robią to, poświęcają się temu i to musi działać. Nie? To jakie były takie twoje fuck-upy największe? Albo błędy, które... Albo może inaczej, sytuacje takie, które były śmieszne, albo sytuacje, które były takie trudne. Śmieszne to takie, że w odpływach kanalizacyjnych znaleźliśmy szczękę.
Szczękę? Tak, szczękę taką normalnie, gdzieś tam starsza osoba wpadła i w kanalizacji gdzieś tam w jakimś odpływie wygrzebaliśmy rurę i normalnie szczęka była, nie? Także to były takie śmieszna rzecz. Piotrze, dzięki Ci w takim razie, że wystąpiłeś w moim rajderze, że podzieliłeś swoim doświadczeniem i swoją historią. Powiedz na samym końcu jeszcze, jakie masz plany na przyszły kolejny rok? Co zamierzasz robić? Przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za zaproszenie na wstępie, a na następny rok planuję robić tego więcej, hurtowo. Ile? I hurtowo to w ile? W ogóle na ten rok plan jest co najmniej, to jest minimum 12. W przyszłym roku już też myślę, że będzie tego jeszcze więcej. Chcę się od Ciebie nauczyć tego, jak zespół zbudować, więc też chcę w troszeczkę inne strony z tymi nieruchomościami pójść. Bo na ten moment nieruchomości mnie strasznie kręcą, więc czego się nowego dowiaduję, to chłoniesz. To chłonę i chcę to robić. Ale to tak naprawdę samo chłonięcie nic nie daje, no trzeba działać, tak? Jesteś taką osobą, która po prostu po cichutku działa, Piotr nie ma u mnie mentoringu, natomiast ja się po roku, jak spotkaliśmy z powrotem, jak chciał jeszcze więcej czegoś dowiedzieć, dowiedziałem o tym, że po prostu ty tak pocisnąłeś, także bardzo miło i cieszę się z tego powodu, że to jakkolwiek miałem wpływ na ciebie. Oczywiście, bardzo, bardzo duży, bo gdyby nie szkolenie, gdyby nie wiedza, którą pozyskałem od ciebie, to pewnie dalej bym był za granicą. A tak jestem w Polsce. Dzięki wielkie.